Witam bardzo serdecznie, z tej strony Dawid Nowak. Będę komentował czwarte spotkanie, czwarta kolejka 8, 12, 130, 50, ale debiutanckiej Ligi Mistrzów. Farmacja PSV Eindhoven. Przechodzimy dalej, zobaczmy, kto dzisiaj wystąpi. Jest Burczyński, jest Czajkowski, jest Milewski, jest tutaj Dzierżak. Tu tam jest Kwarka. Jest w formie. Na lewo nie zostanie Zaborowski. Milewski, Bedra, Androsiuk, Burczyński, Czajkowski. Nie no, te skrzydła wyglądają nieźle. Tego Gdyczyńskiego dajmy może na ławkę, zamiast Pietrzaka, bo jest bez formy. Zamiast Lawskowskiego, Rogoziński jest, dobra, niech wejdzie, chociaż nie, Rogoziński się przydał ostatnio. To tak zrobimy. Dla trendy znajdę miejsce, z AMF, no w sumie tak, znajdę za Hadrysia. Dobra, to tyle ze zmian. Jeszcze stroje, na niebieskich zagramy, biało-niebieskich, bo są szczęśliwe w miarę dla nas. Dobrze, to w takim razie co? Kick-off, a ja serdecznie zapraszam na nasz fanpage na Facebooku. Tam lajkujcie i komentujcie. Niedługo będą też gadżety farmacji do kupienia. Całkiem fajne, mam nadzieję. Również niedługo będą koszulki do kupienia, fanowskie i stroje meczowe, znaczy koszulki meczowe, a my będziemy kupować nowe stroje meczowe. Jakby ktoś zastanawiał się, jak będą wyglądały, to myślę, że ten model, który teraz jest, czyli Fundacja Grzegorza Rasiaka, jest podobny. Aczkolwiek koszulki będą zajebiste. Ten projekt, który robimy, będzie zajebisty. Zresztą sami zobaczycie. Jest hen Ligi Mistrzów, więc cisza. Starczy. I co więcej, jest rzutka. Rzutka na utrzymanie, na boisko treningowe, oczywiście, też na kanał, na stronę, na wszystko. W opisie macie link do zrzutki. Od złotówki można przelewać, jeżeli ktoś może. Byłoby bardzo miło, będziemy zobowiązani. Na pewno zrobimy jakiś konkurs, tylko więcej tych wyświetleń musimy mieć troszeczkę. No bo na razie dopiero zaczynamy, mam nadzieję, że to się jakoś sprzeda, że się będzie podobało. Chciałbym bardzo zrobić moda i też zachęcam wszystkie kluby i wszystkich ewentualnie zawodników, czy też fanów jakichś klubów, aby posyłali mi składy, ewentualnie jak te kluby kolorystycznie się prezentują, po to, żeby można było takiego moda do nowego PS-a, który już za 2 miesiące wychodzi, a to będzie zarąbisty PS. Żeby można było tego moda zrobić. W tym PS-ie już moda robić nie będziemy, bo się nie opłaca. Rozpoczynamy mecz. Mam nadzieję, że Farmacja z PSV zagra tak samo dobre spotkanie, jak ostatnio, kiedy to Łukasz Milewski zdobył bramkę. Jedyną. Po dobrej akcji Skwarka i jeszcze tam kogoś, nie pamiętam. Może Stępniaka? Bardzo możliwe. On tutaj w tym PS-ie jakoś tak się rozwinął bardzo mocno, że tak powiem. Androsiuk, błąd, ale będzie próbował odzyskać piłkę. Niewiele brakowało, dałby radę. Brawo Rogoziński. Ach, gdyby tam Milewski trochę mądrzej się zachował, mielibyśmy niezłą kontrę. Zresztą Rogoziński nie trafił czysto w piłkę, nie wypuścił tam jak trzeba zawodnika. I w posiadaniu PSV. Trzeba trochę pomyśleć, nie dać im przejść. Właśnie o tym mówię. Jest odbiór, znakomicie. Ruszamy z kontratakiem, tylko trochę tak kiepsko nam wyszło poruszanie. Teraz nam wyjdzie, tak jest. Czajkowski, wypuszczenie Androsiuka, ten do Nowaka. Nowak byle nie stracił, jest Androsiuk. Zmiana skrzydła. Niezbyt udana, chociaż cały czas jesteśmy przy piłce. Nowak, Skwarek. Rogoziński. Do Nowaka, Nowak! Nie ma... Strzał na bramkę, zablokowany napastnik Farmacji, Ogrodowski. Pięknie się obrócił Milewski. Bedra. Zaborowski. Wypuszczenie Czajkowskiego. Czajkowski szaleje tam przed 16 metrem, ale stracił piłkę. Szkoda. Można było trochę więcej z tej akcji wyciągnąć. Tak mi się wydaje. Brawa dla Bedry, powalczył do końca i odzyskał, chociaż sędzia tutaj jest przekonany, że był faul, dla mnie a przesadził, popatrzmy. No dobra, wsadził rzeczywiście tą nogę jakoś koślawo. Trudno, trzeba bronić.
Na razie ten mecz wygląda całkiem nieźle w wykonaniu farmaceutów, bo PSV gra beznadziejnie. Każda drużyna, która gra przeciwko farmacji i nie strzela 10 bramek, można powiedzieć, gra beznadziejnie. Jednak drużyna z overallem 40. Dużo szukać podobnie w tej grze. No, ładnie sobie pograli teraz. Rywal taki stateczny trochę, statyczny, przepraszam. Jednak tą piłkę udało im się w końcu odzyskać. Nawinęli teraz naszego zawodnika, trzeba próbować zabrać futbolówkę. Szczęście nam sprzyja. I szybkie wypuszczenie Androsiuka, niezbyt udane. Brawa, brawa za presję. Ach, niedokładnie. Dokładność to nie jest nasza dobra strona. Nie tak, nie wolno tak grać. Brawo Androsiuk, ładnie to zrobił. Nowak też nieźle. Nie dał jednak rady wypuścić kolegi z drużyny. Czekamy na błąd. Na błąd któregoś z piłkarzy PSV Eindhoven. Moreno, Bergwin i Willems. Jest, jest, jest podanie w naszą stronę. Trzeba to wykorzystać. Brawo. Ale ten odbiór taki koślawy cały czas jakoś. Mamy problem, żeby dłużej utrzymać się przy piłce. Na siłę próbujemy kontrować. Szansa teraz, okazja. Dobrze to zagraliśmy. Nowak, wypuszczenie Androsiuka. Piłka zagrana idealnie. Zaborowski. Czajkowski, piękny zwód, Czajkowski, Czajkowski, strzał za zasłony, Czajkowski! Ale dobrze, mamy pierwsze uderzenie na bramkę. Trochę jednak niecelne. No, popatrzmy, całkiem nieźle wyglądało tutaj takie przyjęcie ze zwodem, ale miał tam cały czas zawodnika na plecach. Zabrakło tutaj tak z metra. Bramkarz wiedział, co się dzieje. Z. Bardzo ryzykownie. PSV się nie patyczkuje. Widać, że chcą rozegrać to od obrony. Cały czas praktycznie po ziemi. Szansa, błąd naszych piłkarzy, ale szybciutko naprawiony. Nic z tego. Trzeba uważać, trzeba uważać. Piotr! Tak jest. No, nie będzie gola w tej połówce. Myślę, że to było dobre przetarcie. Aczkolwiek wiele się nie działo. Strzał jeden, jedyny Czajkowskiego. Nie dopuszczamy PSV do strzałów. Do tworzenia sobie akcji w 16, to ważne. Ale też sami niewiele robimy. Ach, tam powalczy któryś z naszych piłkarzy. Brawo. Ach, teraz błąd, szansa dla Eindhoven. Trzeba spróbować to wybić, szansa i jest jeszcze jedna. Na szczęście głową krzywdy nie zrobi z takiej odległości. Zaborowski. Pięknie pomyślał. Kapitalne one-two z Gdyczyńskim. Brawo Lion. Ale Zaborowski już, nie, to nie był Zaborowski, ktoś inny tam był, nie zwróciłem uwagi. Bedra przed szansą, żeby odzyskać piłkę. Guardado. Williams. Faulowany, no tak, rzeczywiście był tam popychany, to było widać. Brawo, brawo chłopaki, naprawdę świetnie tam. Dzisiaj w odbiorze nie można wam praktycznie niczego zarzucić. Gorzej z wyprowadzaniem akcji. Złożeniem akcji, właściwie prowadzeniem piłki, ale nieważne. Teraz w końcu się udało jakoś tam zagrać. Ale szybka strata. No. Gdyczyński. Gdyczyński jest silny. Utrzymał się przy piłce. Skwarek. Czaruje. Ach, niepotrzebnie, niepotrzebnie. Chciał tam zgubić trochę rywala. Strata, trzeba będzie wracać. No i co? I wybicie na aut. Tak jest, no i będą zmiany. Mamy Bergwina, w jego miejsce Józefsson.
Farmacja też na pewno takich zmian dokona lub dokonała. Ciężko to zauważyć, jak się komentuje jednocześnie gra, jeszcze patrzeć na zmiany, to jest nie lada wyzwanie. Stępniak, no tak, on się chyba pojawił. W zmęczeniu nie jestem w stanie tego ocenić, bo myślę, że wchodząc z ławki mógłby być też zmęczony. Stępniak do Rogozińskiego. Ten grał, nie, Stępniaka nie było. Ach, Rogoziński znowu chciał założyć tunelek. Nie wyszło, trzeba jednak wracać szybciutko. Szansa dla PSW, brawo, świetny wślizg. I jeszcze raz Zaborowski. No, powiem szczerze, w obronie dzisiaj praktycznie majsterszyk. Okazja, Gdyczyński. Gdyczyński wypuszcza Rogozińskiego. No, mamy przewagę, jakąś tam na pewno. Szybko jednak ją straciliśmy. Nie mamy szybkości, tego nam brakuje. Ale jest zaangażowanie. Widać, że chcemy. 76. minuta gry. Brawo, piękny przechwyt. Stępniak. I wypuszcza Gdyczyński, nie wypuszcza. Już myślałem, że tam będzie za chwilę podawał na skrzydło, bo tak miało być. Uwaga, groźna teraz sytuacja. PSW przed szansą na bramkę, nie! Chociaż... troszeczkę tutaj napytaj nam biedy. Nie koniec jednak. PSW! 1-0, a właściwie 0-1. No to się musiało tak skończyć. Cały czas właściwie broniliśmy. Tych ataków nie było, oni za często byli przy piłce. Tutaj to kluczowe wybicie, się gdzieś tam wszyscy pogubili. Dobrowolski robi sobie jego mocy, jest jeszcze obser na te ostatnie 10 minut. Może coś pomoże. Zobaczymy. Ciężko, ciężko mi w to uwierzyć, że tak się stanie. Rogoziński, nie dojdzie. Się obawiałem. Jest tam, powalczyli głową nasi zawodnicy. Gdyczyński do Rogozińskiego. Rogoziński szuka tam Stępniaka. Stępniak całkiem nieźle. Jak na niego naprawdę patrzę w tych rozgrywkach, to się prezentuje znakomicie. Stępniak znowu umie się odnaleźć. Boję się, że teraz już to się tak skończy. Brawo Trenda, że nie damy rady nic tu z tym meczu zrobić, ale Trenda powalczył, to mi się podobało. Stępniak, ależ zwód kapitalny! Może jeszcze coś z tego będzie, nie? Szkoda, za długo czekał i zwlekał. Koniec! 0-1, to nie jest dobry wynik, to jest, powiem więcej, to jest bardzo zły wynik. Ach, nie wiem, jak ta tabela się poukłada. Nie będziemy patrzeć na tego gola, bo go doskonale pamiętamy. Zobaczmy statystyki. No jeden strzał i to niecelny. No, z przodu byliśmy dzisiaj straszni. Najlepszy zawodnik na boisku z naszych? Stępniak. Myślę, że na pewno. No i Narsing bohaterem. On strzelił bramkę. Popatrzmy na tabelę. Borussia 10, Eindhoven 7, Dynamo 3, Farmacja 3. No, to jest bardzo zły rezultat, bo jeżeli teraz nawet wygramy, to musimy wygrać dwa mecze. Tutaj nic więcej nie da się zrobić. Po prostu wygrać z Borussią i z Dynamem. No, ciężki orzech, no ale dobra, zobaczymy. Nie ma co płakać, gramy z Dynamem. Pierwszy meczu 4-0. Tak miało być. Być może rewanż będzie bardziej udany. To tyle, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia w piątym odcinku, chociaż obawiam się, że to już jest koniec. Nie mówmy, że to koniec, walczymy do końca. Trzymajcie się i do zobaczenia.